Po raz dziewiąty spotykamy się, żeby porozmawiać o siedmiu grzechach głównych. Zawahałam się, bo nie chciałam pomylić siódemki z dziewiątką. Każdy z nas pewnie inaczej tę tematykę odbiera. Ja przeczytałam ostatnio wspomnienia Wojciecha Kilara, który mówił, że każdy z nas ma pewne skłonności do pychy. Chodzi tylko o to, żeby te skłonności zostawić w domu i nie za bardzo je prezentować na zewnątrz. I myślę, że to jest dobre motto, podobnie zresztą jak motto Wojciecha Młynarskiego: róbmy swoje, a skłonności do pychy zostawmy w domu. Siedem grzechów głównych to temat trudny nie tylko dla nas ludzi, ale chyba jeszcze trudniejszy dla artystów. Jak się okazuje, przez 9 lat artyści jakoś sobie z tym tematem radzą i zgłaszają swoje prace na nasz konkurs. Od wielu lat konkursowi towarzyszą nie tylko artyści, nie tylko widzowie, ale znakomici współorganizatorzy, partnerzy naszego konkursu i nasi dzisiejsi goście. Z wielką radością witam wszystkich gości, ale szczególnie chciałabym przywitać Jego Ekscelencję księdza biskupa Grzegorza Kaszaka. Naszemu sąsiadowi, po sąsiedzku, księdzu Andrzejowi Stasiakowi bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie na co dzień i od święta. Pana prezydenta Zbigniewa Podrazę, patrona dzisiejszego konkursu, patrona obok księdza biskupa, reprezentuje dzisiaj sekretarz miasta pani Iwona Bednarska. Kałuża, naczelnik Wydziału Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie. To także przyjazna dłoń i dusza naszego konkursu. Podobnie jak Miejska Biblioteka Publiczna, którą reprezentuje zastępca dyrektora pani Agnieszka Skwara. Pani Katarzyna Byrta, nasz przyjaciel z Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego. I ksiądz, który nam towarzyszy od początku, który często wspiera nas w pracach jury, ale nie tylko. Witamy serdecznie księdza Borda. O, przepraszam bardzo, właśnie się rozglądałam, ale witamy księdza Zmarzłego. Serdecznie. Zostawić w domu i wesprzeć się kartką. Bardzo serdecznie witamy wszystkich członków jury. Zaraz jeszcze nasza koleżanka, pani Magda Koziak, wszystkich państwu przedstawi, a ja chciałabym wszystkim podziękować za to, że wspierali nas, wspierają nas i mam nadzieję będą nas wspierać, bo za rok będzie to jubileum. Mnie pozostaje już nic innego, jak tylko przedstawić szanowne jury, które oceniało wasze prace w zakresie poezji, malarstwa i po raz pierwszy w zakresie grafiki. Drodzy państwo, przedstawicielami jury jest obecny tutaj z nami ksiądz Tomasz Zmarzły, jednocześnie redaktor tygodnika Niedziela. Pan Bartosz Gawlik z Muzeum Zagłębia w Będzinie. Urszula Szuścik z Uniwersytetu Śląskiego, juror w kategorii malarstwo. Doktor Adam Rokowski, Akademia Jana Długosza w Częstochowie, juror w kategorii malarstwo. Pani profesor doktor habilitowany Bernadeta Niesporek-Szamburska, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Polskie Radio Katowice, juror w kategorii poezja. Ja bym teraz bardzo prosiła księdza biskupa o zabranie głosu. Szanowne panie, szanowni panowie,
Drogie kochane dzieci, droga kochana młodzież, bardzo się cieszę, że edycja już 9 tego jakże wspaniałego konkursu i patrząc po pracach konkursu, który robił całą Polskę, od Zamościa po Szczecin, po Kraków, bardzo więc z całego serca gratuluję Pani Dyrektor, że tak wytrwale przy pomocy dobrych ludzi organizuje to, co myślę odzwierciedla ducha, to co pokazuje, czym też my żyjemy, że są nie tylko radości, ale są także i problemy, z którymi trzeba walczyć, są trudności. Jestem pełen podziwu i uznania dla tych waszych prac i muszę powiedzieć, że to co jest też zaskakujące, ponieważ wiemy i to z katechizmu, że jest 7 grzechów głównych określone przez Kościół, jednakże w tych waszych pracach widać niejako, że są nowe trendy, jeśli chodzi o cierpienie, jeśli chodzi o sposób zadawania bólu drugiemu człowiekowi, o krzywdę, niesprawiedliwość. I tam widziałem, że niektóre prace zostały podpisane, bym powiedział, nowymi grzechami, które rodzą inne zło. I to wskazuje na to, że jesteście bardzo wrażliwymi obserwatorami naszego środowiska. I myślę sobie tak, że nie wolno nam tylko pozostać na obserwacji, na widzeniu, na analizie tego, co w społeczeństwie się dzieje, także naszym polskim, ale trzeba teraz przejść po tym zanalizowaniu, które żeście wyrazili w tych swoich fantastycznych pracach, do czynu, aby, tak jak mówił święty Jan Paweł II, ze złem walczyć, a dobro rozkrzewiać. I tego wam z całego serca życzę. Gratuluję wszystkim zwycięzcom, a tym, którym może się nie udało, chociaż mówię, to już jest wielka zasługa i zaszczyt wziąć udział w tym konkursie, więc pamiętajcie o tym, to co pani dyrektor powiedziała, że za rok kolejna jubileuszowa edycja i pewno też z ciekawymi nagrodami. O, pani dyrektor powiedziała, że tak, ma nadzieję, więc na pewno będzie. Więc warto, słuchajcie, za rok też przystąpić do tego konkursu. Bardzo serdecznie dziękuję i wszystkim życzę szczęść Boże. Myślę, że będzie miała coś do przeczytania dla państwa. Tak jest, pan prezydent osobiście nie mógł dzisiaj tutaj z państwem być. Bardzo żałował. Wysłał mnie, powiedział, że to jest tak piękna impreza, że mam na niej być. I parę słów od pana prezydenta dla organizatorów, dla wszystkich uczestników, dla gości. Już po raz 9 organizatorzy Dąbrowskiego konkursu postawili przed jego uczestnikami trudne zadanie. Artyści, którzy decydowali się wziąć w nim udział, mieli poszukać inspiracji do swoich dzieł w ludzkich słabościach. Mając w pamięci prace nadesłane na konkurs w poprzednich latach, jury, które w tym roku miało oceniać dzieła, nie miało łatwego zadania. Z roku na rok poziom wydarzenia rośnie, a prace zaskakują nie tylko doskonałą techniką, ale również sposobem ujęcia tematu. Każdy z nas posiada inną wrażliwość i odmiennie patrzy na otaczający świat. I stąd bierze się bogactwo prac artystycznych. Dąbrowskie wydarzenie to także dobra okazja, by artyści mogli zaprezentować swoją twórczość szerszej publiczności. Uczestnikom konkursu dziękuję za nadesłane prace i życzę nieustającej zmiany, która będzie was wspierała w dalszej artystycznej karierze. Organizatorom dziękuję za stworzenie prawdziwego wydarzenia kulturalnego, którego sława zatacza coraz szersze kręgi. Z pokażonym Zbigniew Podraza.